Dzień dobry. Siemandero, z tej strony Borsuk, kochani, a to jest nowa gierka Enshrouded, a raczej Enshrouded, czyli taki odmglony, nie wiem jak to powiedzieć, odsłoniony, odmglony, jakoś odsłoniony chyba. Taka giereczka. Słuchajcie, coś nowego. Chciałem spróbować, żeby zobaczyć, jak to będzie tutaj na kanale wyglądała ta gierka, czy to będzie coś dobrego, czy to będzie coś złego, czy to się wam spodoba, czy to się wam nie spodoba. Więc dajcie znać, jeżeli chcielibyście z tego zobaczyć więcej gameplayów. Być może nagram 1, 2, 3, może takie gameplaye i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jest to gierka troszeczkę inna niż do tej pory. Jest to taki troszkę Valheim, przyrównują do tego, do Valheima. No nie jest to survival, nie? No bo tutaj nie ma jakby mechaniki jedzenia, picia, że tam ty musisz, bo tam coś tam, nie? Tam jest mechanika leczenia, więc nie jest to typowy survival, jest to bardziej jakieś takie, wiecie, tutaj różdżki magiczne, jakieś bajery, jakieś miecze, jakieś tarcze, jakieś coś. Jest to coś innego, kupiłem ją na Steamie, tam była promocja wtedy chyba na początku, jak ta gra wyszła, więc mówię, no zobaczymy. A że skończyły się już nam seria z Pietraskiem, no to słuchajcie, ja sobie pozwoliłem tutaj porobić, zobaczyć, co tu jest, ale mam pomysły na inne gry, bo są też takie właśnie indie gry, jakieś takie horrorki, wiecie, gdzie na przykład jeden odcinek to jest jedna gra, nie? Więc też myślę nad czymś takim, bo chcę sobie troszeczkę zrobić przerwę od Seven Daysa i później ewentualnie wrócić, nie wiem, albo na Vanillę, albo można jakiegoś kolejnego moda zaatakować. No i oczywiście czekamy na Alpha 22, ale dobrze, Enshrouded, kochani, zagrajmy, zróbmy sobie postać. Ja się szczerze przyznam, że sobie już tam próbowałem troszeczkę, natomiast no wiadomo, nie do końca, więc dobra, mamy takiego gościa tutaj, który potencjalnie, no można powiedzieć, że jest podobny troszkę do mnie. Mamy też takiego dziadka, on już jest troszeczkę zdziedziały, mamy takiego dziadka, mamy takiego gościa, mamy takiego gościa, możemy sobie wybrać różne postacie, ale mi tak tutaj bardzo podszedł właśnie ten gościu. Możemy sobie tutaj pozmieniać na przykład jego włosy. Jakieś takie charakterystyczne różne są fryzury. Myślę sobie, tą weźmiemy sobie fryzurkę takiego wariata. Nie, to jest ok, nie? To jest git malina. O, spoko. Nie, to jest ok. Tu sobie zrobimy, słuchajcie, o, kolor włosów. Zrobimy sobie brodę. Co my chcemy? Jakiegoś takiego... No, spoko. Ale myślę, taką, kurczę, takiego tutaj francuskiego wariata możemy zrobić. Aha, tutaj jakimi głosami? Imię utwórz. Jak to można zmienić imię? No i zróbmy mu imię, słuchajcie, tak jak się należy. Borsunio, potwierdź, potwierdzam, dziękuję. Dobrze, wstecz. I teraz tak, słuchajcie, ustawienia, na dzień dobry, dzięki. Interfejs użytkownika, gra, głosy, dynamiczny pogłos, wycisz w tle, okej. Myślę, że 60% muzyczki jest okej, bo nie chcemy, żeby ta muzyczka nas za mocno, nie, nam robiła, więc tak jest okej. No i dobra, gramy. Prywatna, załóż, możemy klan swój założyć albo dołączyć do jakiegoś klanu, czyli można grać z przyjaciółmi. Ja tutaj się już wcześniej bawiłem i robimy nową grę w tym momencie. Mój świat 1, 2, czyli będziemy grali na świecie 3. Nie wiem, jak wykasować te stare światy. Czy ja to mogę wykasować? Usuń, tak, mogę. Czekaj. Tak, żebyśmy mieli... O! Edytuj. Borsukowe Enshroudery. Let's go, borsukowe Enshroudery, let's go. Słuchajcie, zobaczmy, co tu się będzie działo. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more.
humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. No, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy z powrotem, znaczy jesteśmy z powrotem, no, wychodzimy, słuchajcie, z takiej pieczary, z takiej, kurde, nie wiem, co to było, garnek, to mi trochę w ogóle, słuchajcie, dajcie znać, kto oglądał film Mucha, to on też z takiego czegoś wychodził i wchodził i tamtego, nie? No, także tak, sterowanie, powiem wam szczerze, całkiem przyjemne w tej gierce, aczkolwiek, no, nie na wszystko możemy, o, widzisz, skoczyć, wejść, to tak, no, niby możemy, ale... Mogę się podpalić? To jakiś musi być płomień, człowieku. Oszukany. Krypta żaru. Wszystko wiem, o co chodzi z nazwą. Długośmy spali. Aha, bo tutaj coś jest z tego i oni nas obudzili, tak? Żebyśmy uratowali. Mhm. No dobrze. Ołtarz płomienia, let's go. Mamy ołtarz płomienia, słuchaj, ta. I wychodzimy. A, i już jest pięknie, nie? Słuchajcie, no tak jak mówię, no tutaj nie wiem. W każdym razie może być tak, że będę musiał kamerkę przerzucić, albo przełączyć, albo w ogóle wyłączyć. Ponieważ... Tutaj po prostu jest troszkę inaczej w tej grze i może być tak, że nie będzie nam, że będzie nam to przeszkadzało, nie? Druga sprawa, no tutaj budowanie na przykład bazy, no nie wiem, no fajnie, że nam wszystko tutaj pokazuje. Oczywiście mamy tutaj mapkę pod M i tu nam pokazuje dziennik pod J, tak, wydarzenia jakieś, plecak, postać, umiejętności i tak dalej. Także to jest fajnie, że gra nas tutaj prowadzi trochę za rękę. Tu mamy wszystkie jakieś gadżety, które możemy zrobić, tak, tu mamy plecak nasz. Ten plecak trochę dziwnie działa i przyznam się szczerze, że nie mogę się do czego... O, widzisz, bieżący pasek. Możemy sobie... Mamy dwa paski, które możemy sobie wybrać, który pasek chcemy w danej chwili używać. Chyba ja to tak rozumiem. Tu jakieś wydarzenie, tak? Okej. Okay. Mamy wszystkie różne rzeczy opisane. Dziennik to jest J, tak? Mamy zadania. I... No co? Świat pod M. Tutaj nam pokazuje, gdzie mamy pójść. Q, wychodzimy. Aha, Q to jest w ogóle nasze umiejętności. Uuu, człowieku. To nas tu czeka dosyć sporo. Nie wiem, dajcie znać. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy sobie z tego taką szybką serię, a jeżeli nie, no to nie. Tu jest bardzo dużo różnych rzeczy do zbierania, więc trzeba uważać, żeby wszystko... Nic nie ominąć jakby, nie? Co to jest? Czeka na ciebie ogromny świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Naciśnij I, aby zobaczyć postęp swoich odkryć. Okej. Okay. I to są nasze odkrycia. Okej. Okay. To tutaj to nie jest napisane jakoś, dziwnie. Okej. Okay. Ależ dziękujemy ci, S.C. Johnson. Tak, tu na razie nie ma co zejść, bo jakbyśmy zeszli, to by było nie tego. Tu możemy coś przeczytać. O płomieniu i jego szeptach. Czyste światło spowija wiedzę o prawdziwej rasie. Okej. No dobra, no jakiś tam chłop, coś tamtego. No dobra, no elegancko, fajno. Czy ja mogę coś z tego dostać? Jakieś punkty? Aha, to jest ten gościu, okej. Okay. Okej, okay. Idziemy, słuchajcie, idziemy do pierwszego. Widzę, bardzo nam szybko stamina schodzi, to nie jest zbyt dobre. Aha, tu nas prowadzi, co my, gdzie my mamy. Czy ja tu coś tutaj mogę otworzyć? Patrz.
Bardzo przyjemnie. Widzisz? Przytrzymaj, rzuć. Mamy kolejną pochodnię. Teraz czekaj, gdybym tą pochodnię chciał przełożyć tutaj, mogę. Okej, przyjemnie. Ojej, że coś, żem kurna... Aha, widzisz, tu jakieś kurde kopalnie, jakieś coś. O, hopie! Co to jest? Kula wybuchowego proszku, ty! Biorę wszystkie, ziom! Aha! Patrz, my możemy tam... Patrz! Ty, ale jazda, co? Kurde, powiem wam szczerze, że trochę się nawet... Ty, to ma hawek mamy. O człowieku, do walki! Łacie, panie dzieju! Ty! My za to punkty normalnie zbieramy z rozwalania tych rzeczy, ty zobacz. Zbieram normalnie jakieś punkty. Ty. Co ja wziąłem? Tarczę! Wait, 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 wait. Ej, 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 ej. Jak tarczę? Jak ja wziąłem tarczę? Do wyposażenia. Aha, kłody drewna, sznurek. Możemy zrobić sobie tarczę. Kłody drewna i sznurek, okej. Dobra, spoko. Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Znaleźliśmy kłody drewna, dobra. Możemy coś sprawdzić, okej. Nowa wiedza o świecie znaleziona. No dobrze, no nie będziemy tego tutaj, wiadomo, nie? Okej. Okej. Idziemy, słuchajcie, dalej. Czyli to było w ogóle coś, co żeśmy tu otworzyli, co teoretycznie było dla nas... No, można było to ominąć, nie? Można było tego jakby nie zauważyć. Patrz, tu już kolejne coś jest, co możemy też otworzyć, widzę, i gdzieś tam pójść. Bardzo powiem wam szczerze, że jest klimat. Póki co, bo być może, że ta gra jest jak... Wiecie, niektóre gry robią się bardzo repetytyw, nie? Czyli są po prostu... Zobacz, drewno już zbieramy. Że się bardzo powtarzają, że są takie, wiecie, trochę nudne, nie? Ale... Być może... Ta gra... Czy to się stakuje? Nie. Być może ta gra taka nie jest, okej? Okay? Być może ta gra nie jest taka repetytyw. I się tak mocno nam szybko nie znudzi. Być może, że będzie tak, że po prostu będzie tutaj pikadelo, nie? Póki co wybaczcie, bo ja wszystko tutaj sprawdzam. Czuję się jak małe dzieciak po prostu w nowej, kurde, grze. Ty! Opie! Co to, kurde? Ty. Czy ja to mogę rozwalić? Nie. Aha! To mi pozwala ci oprzeć się grle. Aha, my we mgle możemy być tylko chwilę. Okej.
Mamy 4 minuty do... że w mgle możemy być, widzicie? Tab. Słuchajcie, wyjdźmy na chwilę z tej mgły, bo ja się coś boję, że... Przeszukaj, bierz! Ty, jakąś runę dostaliśmy, zobacz! I dostaliśmy miecz. Hopie! Żyjemy! Coś żem kurna... Ty, coś żem wcisnął, ty. Poczekaj, bo coś się tutaj wydarzyło. A, wcisnąłem tego taba. Okej. Okay. Kolejny miecz. Wow! Ty, zbieramy. Ej, powiem wam szczerze... Zobacz, wszystko możesz rozpieprzać, ty. Zbieramy od razu kamień, jakieś materiały do budowy, nie wiem, bazy, nie wiem, czegokolwiek. Szczerze? Uwielbiam tą grę chyba. Chyba, ale nie jestem jeszcze pewien, wiecie? Ten miecz jest trochę taki do dupy. Ten miecz nie jest dobry. Bo on bardzo mało zadaje. Jeżeli zginiesz, odrodzisz się... A przy ostatniej latarni powrotu, okej. Czy co, przy tej bym się miał, okej. A dziennik, okej. Musimy zobaczyć, gdzie my mamy teraz pójść. Zarezerwuj miejsce na swoje, dla swojej bazy, okej. Elenia żaru upadła. Okej, pochłonięta przez mgłę, dobra. Fajno, pokaż na mapie, let's go. Czyli tu kryptę żaru żeśmy ogarnęli, tu mamy, musimy tutaj dotrzeć. No, dobrze. Tu coś widzę, można będzie lutować, czy tak mi się wydaje? Zaraz zobaczymy. Szczerze? Powiem wam przy... Ty, weź. Ty, jakiegoś muchomora żeśmy dostali. Co to kurde jest? Smardź czerwony. Co on robi? Przekąska, która pobudza mózg. Poważnie? No dobra, ale my musimy zacząć chyba robić jakąś bazę, wiecie? Patrz, jakieś owoce zbieram. Ty. Wiesz co, może my zanim tutaj gdzieś będziemy szli, to może rzeczywiście najpierw byśmy... Aha, on nas prowadzi. Długo. No. Żeby tu nie było jakiejś lipy, wiecie? Nowy poziom 2.
punkt umiejętności żeśmy dostali. Słuchajcie, to może rozdajemy ten punkt. Poczekaj, w ogóle coś my możemy powytwarzać. Ty zobacz, kilo w to, tamto, siamto, zobacz. Zobacz, człowieku, my możemy zacząć robić rzeczy, okej? Okay? Chwilę. Umiejętności, pod H. Drwal. Ocalały. Kondycja. Mięśniak. Bezlitosny atak. Ale my tego chyba nie możemy zrobić jeszcze. Siekiery ścinkowe zadają o 30% obrażeń drewnianym obiektom, w tym drzewom. Ocalały, zwiększa twój atrybut kondycja o 1, ok. Skrytobójca, uzdrowiciel, mag bitew, ok. Twoją inteligencję. No, słuchajcie, chyba tego twardziela zrobimy. Wykonaj bezlitosny atak naciskając E, aby zadać ogromne obrażenia obezwładnionemu przeciwnikowi. Obezwładnić wroga wypełni jego pasek ogłuszenia, atakując, gdy blokuje lub parując jego ataki. Aha, czyli tutaj jest też system parowania. Słuchajcie, idziemy zrobić tą bazę, okej? Okay. Nie będziemy tutaj, bo ja nie wiem, co tu nas może czekać. Zróbmy tą bazę. Ty... No, dawaj mnie tu, miodek. Łe, człowieku. To my tu mamy piękne rzeczy. Tylko, że to wszystko nam idzie do tego paska narzędzi. To nie wiem, czy to jest takie rozkoszne, nie? Czy nie wiem, czy to jest... Zbieraj i jedz jagody. Aha. No dobra, a jeżeli ja będę chciał zjeść taką jagodę teraz... Poczekaj chwilę, sekundkę, cyk, i załóżmy, żebym chciał sobie teraz zjeść... Aha, że to mi daje jakby, co, życie z powrotem, tak? Życie jest nowelą. Tu coś będzie... Tutaj w ogóle on może mieć glider taki, wiecie, że na przykład możemy gdzieś tam z jakiś skarb skakać i zlatywać i się śmigać na tym gliderze, także to jest też fajna rzecz. Mhm. No dobra, robi się ciemno, słuchajcie, musimy tutaj chyba zbudować naszą bazę. Ty, widzę jakiegoś barana. Co teraz? Dziennik, J, okej, chwila, spokojnie. Ukończono, okej. Zarezerwuj miejsca dla swojej bazy. Okej. Okay. Ołtarz płomienia i umieść go, aby założyć bazę. Okej. Teraz jak mam to zrobić, nie? Powiem, że się robi ciemno, ja nie wiem, co mam zrobić, nie? A, okej, okay, ona tutaj mówi, co my mamy zrobić, nie? Czyli kolejne, ołtarz płomienia, oznaczy miejsce dla twojej bazy, później możesz wytwarzać i budować schronienia, stwórz ołtarz płomienia i umieść go. Nie musisz umieć... Okej, okay, nie umiesz jeszcze swojego ołtarza na równinach, możesz go... Okej. Okay. No dobra, no ale jakie mam go stworzyć? Jakie mam go stworzyć? Wytwarzanie. Ołtarz płomienia. Aha, no okej. Okay. Okej. Okay. Potrzebujemy kamienia, a żeby zrobić kamienia, no to my potrzebujemy... Nie wiem co. Idziemy po kamień. Przyjemnie. Ty! Tu są jacyś, kurde!
O nie. Tu są jacyś... Ty, tu są jakieś potwory. Ty. One wychodzą w nocy. No nie. Weźże mi tu, nie gadaj, no. Dobra, idziemy z nim walczyć. Gdy się za blisko do nas podszedł. Nie wiem, co ja zrobiłem, co ja w ogóle mam. Coś zaczęło mi się świecić, człowieku. Ty, powiem wam szczerze... Nie wiem, nie grałem w taką gierkę jeszcze, powiem wam, nie? To może być przyjemne, nie? Ołtarz płomienia już mamy. Okej. 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 I czyli chodzi, że... Paczek w przyjemnie. Czyli co, ten ołtarz płomienia spowoduje, że te potworki nie będą tu podchodziły do nas, czy... Okej, nie musisz pozostać w samotności. W pobliskich, pradawnych kryptach znajdują się inni ocalali. Aha! Którzy drzemią. Znajdź ich, aby pomogli ci w podróży. Czyli możemy ich wybudzać i mieć kumpli. Okej. Ej, ulepsz ołtarz, wzmocnij płomień. Rdzeń mgły. Okej. Wzmocnij płomień. Okej, no dobra, to będziemy się martwili później, słuchajcie. Teraz tak. My musimy zacząć coś tu chyba budować, mi się wydaje. Wytwarzanie. Młot budowlany, no od tego bym zaczął. Stół warsztatowy. A sznurek jak zrobić? No to już wszystko mamy. Okej, czyli te włókna roślinne trzeba zbierać. Młot budowlany, stwórz. Stwórz. Postać. Teraz, czy ja mam tarczę? Tak, mam. Dobra. Aha, widzisz? Okej, słuchajcie, coś tam mamy. Nie wiem, co to ja wziąłem. Lampa świetlna jakaś. Powiem wam szczerze, jestem troszeczkę zagubiony się czuję w tej chwili, w tej grze jeszcze. Bo jeszcze nie wiem, co dokładnie, jak tu działa. No, ale wiecie, jak jest, nie? Dobra, okej. Młotek budowlany. I co my możemy teraz budować tym młotkiem budowlanym tak naprawdę? Mamy młotek. Za dużo ja chyba nic nie wybuduję, co? To jestem w stanie wybudować ją. Jak się buduje, ej? Powiem wam szczerze, że jeszcze nie doszedłem do tego momentu, chyba. Może zacznijmy od tego warsztatu? Dobra, gdzie jest warsztat? Wytwarzanie, V. Warsztat. A potrzebujemy sznurek, więc do sznurka potrzebujemy te z kolei... Aha, zobacz, kilo w kamienia. Gałązki, sznurek, siekiera. Okej, ale my w tej chwili potrzebujemy tak naprawdę najbardziej ten sznurek, nie? Żeby zrobić... to tutaj, tak? Ten stół warsztatowy, bo tak sobie myślę, że stół warsztatowy pomoże nam na tyle, żebyśmy ogarniali. Mamy ognisko, możemy sobie zrobić. No dobra. Stwórz taki sznurek. Więc idziemy zbierać, słuchajcie, te trawki. Bo to jest chyba to, co my potrzebujemy w tej chwili zbierać. Wiecie? Te wszystkie, zobacz. Korzenie jakieś. No właśnie, zbieraj to, włókno, gałązki. Tak, tak to trzeba, słuchajcie, tutaj działać. No, powiem wam tyle, no... Nie wiem, jeszcze ciężko jest mi powiedzieć, jakie jest moje zdanie na temat tej gry. Na pewno jest fajna, bo wiem, że tam dużo ludzi w nią gra. I sobie chwalą na pewno, nie?
Natomiast no ja jeszcze nie ogarniam tej kuwety do końca. Dobra. V. Wytwarzanie. Sznurek. No będzie nam tego więcej potrzebne, tego sznurka, więc zróbmy tego więcej. Stół warsztatowy już możemy wytworzyć. Idziemy ten stół warsztatowy sobie wystawić i zobaczymy, co nam pozwoli ten stół warsztatowy zrobić. Co nie? A, no dobra, wystawmy go. Aha, ta dobra. Obrót. A, okej. Okej. Nie wiem, czy później można podnosić przedmioty. Twórz przedmioty, no i zobacz. Coś już możemy zrobić. Lotnia. Łacie, panie dzieju. Sznurek mgły, futro zwierzęce, zamglone drewno. I możemy zrobić sobie... Patrz, i możemy przypiąć, że chcemy tą lotnię zrobić. Hak z liną. Wow. No dobra. Czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? No dobra, daj mi ten młot. Wow. Teraz możemy wejść do trybu budowania. Ty zobacz. Wybierz kształt. No to my najpierw takie fundamenty chyba potrzebujemy zrobić. Wybierz kształt, który chcesz zbudować. A wybierz materiał, z którego chcesz budować. Ok. Otwórz pod menu, aby wybrać pośród różnych kategorii kształtów. Ok. Ok. Czyli jakby brak materiałów. Stwórz bloki. Control. Okej. A jaki ja materiał mogę wybrać? Więcej kształtów. Pokaż samouczek. F1. Wybierz kształt. A, tutaj. Wybierz materiał, z którego chcesz zbudować. Ale to, gdzie to się wybiera, ten materiał? Brak materiału, stwórz bloki. Aha, już rozumiem. Czyli my najpierw musimy stworzyć bloki. Chyba już rozumiem, słuchajcie, na jakiej zasadzie to działa. Stwórz bloki, wytwarzanie. Bloki się pewnie wytwarza tutaj. Tak. Z kamienia zrobimy, no bo co, nie będziemy z drewna robić, nie? Ale wiecie co? Zróbmy sobie chwileczkę. Bo jeżeli mamy robić i ja to mam wszystko tutaj działać, to zróbmy sobie, kochani, narzędzia, ok? Zróbmy sobie narzędzia, które my chcemy zrobić najpierw. Narzędzie, siekiera kamienna, kilof. Potrzebujemy zrobić kilof. Stwórz mi taki kilof. I kochani, patrz, już mamy 400 tych, czy tam, nie wiem, ileś tego... Dobra, na razie to mi schowaj tu. Na pewno potrzebujemy jakieś takie coś, jakąś skrzyneczkę na rzeczy, bo to ja nie ogarniam tej kuwety. I słuchajcie, tak, po pierwsze to tego gościa się będzie trzeba zaraz pozbyć, bo będzie mnie denerwować. Aha, jemu się odnawia ta stamina, czyli to nie jest takie tego. No nie, słuchajcie, musimy zbudować bazę, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam życia inaczej. Nawet jakbyśmy mieli jakiegoś gościa teraz wziąć i obudzić, jakiegoś innego koleżkę, no to przecież my potrzebujemy, słuchajcie, my potrzebujemy legitnie mieć jakąś bazę dla niego, no bo co, gdzie go... Nawet nie mam go jak w gości przyjąć, nie? Wiecie, o co chodzi? No. Bardzo fajny system to jest, powiem wam szczerze, tutaj porobiony.
Jest to przyjemne. No tak jak mówię, nie mamy po co jeść nawet, on nie ma żadnego, są tylko dwa paski, ten zielony to podejrzewa nasze życie, a ten drugi to w sumie nie wiem. Więc o to się nie trzeba tutaj w tej grze martwić. No dobra, idziemy słuchaj ta, zobaczyć co tu i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Patrzcie, mamy jakieś takie tutaj różne rzeczy możemy robić, konstrukcyjne. Oświetlenie, kominki. Patrz, jest przechowywanie. To stwórz mi takie jedno. Kamienny blok. Dobra. I teraz słuchajcie, weźmy ten młotek i zróbmy, kurde, tutaj jakieś bariery, no bo jakby nie było, musimy zacząć żyć, tak? Ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. I teraz pytanie, czy ten płomyczek ma być w środku domu? Chyba tak, nie? Dobra, buduj, usuń. Kura jest, ty. Okej. Bardzo przyjemny system budowania jest, wiecie, to wam tylko tyle powiem, że jest bardzo przyjemnie zrobiony system budowania. Okej, fundamenty na razie robimy, no bo wiadomo, tak? Ja chcę sobie zobaczyć, jakie ja to duże potrzebuję. No jeszcze bym tutaj zrobił tak. Okej. No i w tą stronę. Wiecie co, zrobimy tak, że tutaj będzie, to będzie na zewnątrz, tylko to później przerzucimy do środka. Ten płomyczek niech będzie na zewnątrz, bo będzie przyjemniej klimatycznie. A stąd idzie chata. Ja troszkę taką zrobię większą. Aha, już nie mamy tego. No kurde, powiem wam szczerze, że chyba będzie na streamie do robienia trochę bajerów, nie? No, jest tego tutaj dużo i trochę jest tutaj bajerów do robienia. Patrz, zobacz. Jest ściana, okej. Okay. Mamy ścianę z oknem. Rama okienna, tak. Zobacz. To jest zwykła ściana, a to co to jest? Wąska ściana. No to nie, my będziemy normalne ściany robili. Ja chcę mieć to wszystko mocne. Ej, słuchajcie, no to ja nie wiem, ja idę dalej kopać. Wydaje mi się, że to będzie chyba wszystko na ten film, dlatego że nie chcę was przeciągać, przedłużać. Musimy zacząć działać, więc myślę przez pierwszy, może jeden, drugi odcinek ja sobie tutaj pozwolę na zbudowanie rzeczy. Może zrobimy tak, że ja po prostu sobie pozbieram materiały. Jak już będę miał dużo materiałów, to wtedy po prostu zrobimy w następnym odcinku budowanie tej bazy. I zobaczymy, jak, gdzie to nas zawiezie, nie? To budowanie tej bazy. Jak to nam tutaj to wszystko się uda. No i zobaczymy, co dalej z tym będzie. Kochani, dzięki wielkie za sprawdzenie. Dajcie znać, co z tą kamerką. Czy ona ma tak zostać, czy ja mam gdzieś ją przerzucić w jakieś inne miejsce. I czy w ogóle chcecie z kamerką tą serię. I czy w ogóle chcecie tą serię. To jest druga sprawa. Ja bym sobie chętnie troszkę w tą grę pograł i nawet na streamach czasami. No ale oczywiście, jeżeli wy nie będziecie chcieli, no to będziemy działać coś innego. Kochani, dzięki i bajojajo. A, no i oczywiście, zanim jeszcze odejdziecie, wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Zostawcie jakiegoś lajka, taktyczny komentarz. No i zapraszam również na Twitcha. Link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Mordeczki, siemandero.